Czwarte spotkanie wielkopostnych rozważań przez Morze Czerwone. Czwarta niedziela Wielkiego Postu to dla wszystkich katechumenów, czyli dla szykujących się do chrztu, to jest drugie skrutinium i to jest krok dalej. Pierwszą skrutinium, o którym rozważaliśmy tydzień temu, zobaczyliśmy, że kapłan modli się dla wszystkich szykujących się do chrztu o uwolnienie od ducha obłudy. I jest to bardzo ważny krok, by tak jak Samarytanka poznać prawdę o swym grzechu i wyznać ją przed Jezusem. A drugie skrutinium, właśnie w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, to jest krok dalej. I dzisiaj zobaczymy, o jaki krok dalej chodzi, jak Kościół pomaga zarówno tym, którzy się do chrztu przygotowują, ale także nam, którzy chcemy sakrament chrztu odnowić, jaki krok dalej mamy wykonać. Ten dzisiejszy tytuł Ciemności, on się właśnie bardzo wiąże zarówno z drugim skrutinium, ale także i z Ewangelią z czwartej niedzieli Wielkiego Postu, z Ewangelią o uzdrowieniu niewidomego, bo człowiek niewidomy jest w ciemności. Ale zanim przejdziemy do tej pięknej historii uzdrowienia niewidomego, to chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak to wyglądało w Egipcie. Pierwsza plaga, o której mówiłem tydzień temu, to była plaga wody, która stała się krwią, brzydko pachniała, cuchnęła, nie nadawała się do picia, a więc nastało w Egipcie wielkie pragnienie. I tu mieliśmy odniesienie do pragnienia Samarytanki. A przedostatnią plagą, ostatnią będzie śmierć pierworodnych, o tym za tydzień, dziewiątą plagą, była plaga ciemności. W Księdze Wyjścia, w 10 rozdziale, w wersecie 21, tak mamy tę plagę opisaną. I rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę ku niebu, a nastanie ciemność w ziemi egipskiej tak gęsta, że można będzie dotknąć ciemności. Wyciągnął Mojżesz rękę do nieba i nastała ciemność gęsta w całej ziemi egipskiej przez 3 dni. Jeden drugiego nie widział i nikt nie mógł wstać z miejsca swego przez 3 dni. Zobaczcie, jak w ogóle bardzo barwny opis jest tej ciemności. Barwny, chociaż pewnie ciemność była ciemna, że można tej ciemności było dotknąć, była tak gęsta. Ale chcę zwrócić Waszą uwagę na 2 skutki ciemności. Te 2 skutki są opisane w wersecie 23. Po pierwsze, jeden drugiego nie widział. Myślę, że to musi być rzeczywiście już taka ciemna ciemność, najciemniejsza ze wszystkich ciemności, bo nawet kiedy jest ciemno, nie wiem, jest awaria prądu w mieszkaniu, jesteśmy, no na nie wiem, po zmroku na dworze, jest ciemno, to zawsze skądś jest jakiś tam pobłysk światła. No w mieście szczególnie jest dużo źródeł tego światła, ale nawet kiedy jest się gdzieś tam poza miastem, w ciemnym lesie, to od gwiazd, od księżyca zawsze trochę tego blasku bije. Przynajmniej widać kontury człowieka. A tutaj mamy bardzo tak mocno opisane, jeden drugiego nie widział. Jest to bardzo taki ważny, myślę, sygnał, co sprawiają duchowe ciemności. Bo oczywiście chodzi o ciemności grzechu, o tą ciemność duchową. W tej duchowej ciemności, kiedy jesteś w grzechu, nie jesteś w stanie widzieć drugiego człowieka. Po prostu nie jesteś w stanie go zobaczyć. Przez grzech widzisz tylko siebie. Egoizm to jest największa ciemność z możliwych, bo jesteś ty, tylko ty i nie ma nikogo innego. W Ewangelii Świętego Marka mamy taki piękny opis, jak Jezus uzdrawia niewidomego tam w etapach. I po tym pierwszym etapie uzdrowienia, kiedy Jezus się go pyta, czy widzisz co, Jezus mówi, widzę ludzi jakby jako drzewa. I to jest też taki piękny symbol, że człowiek jest tylko właśnie albo drzewem, czyli przeszkodą na mojej drodze, albo jest kimś, kto jest dla mnie użyteczny i tylko wtedy się liczy. Ale tak poza tym jestem tylko ja, liczę się tylko ja. Egoizm i ciemność, jeden drugiego nie widział. To jest dramatyczny owoc grzechu. Dramatyczny, bo człowiek po prostu jest samotny do bólu, a kiedy nawet spotyka się z innymi, to albo się o innych potyka, jako drzewa, jako kłody, albo po prostu tylko innych używa, bo są mu potrzebni. A w rzeczywistości jest w tej ciemności strasznie samotny i strasznie nieszczęśliwy. I drugi skutek tej ciemności jest również w tym wersecie 23. I nikt nie mógł wstać z miejsca swego przez 3 dni.
Zobaczcie, takie trochę absurdalne. No jak to nie można wstać ze swego miejsca? No przecież chyba no, wstali coś zjeść, nie? Albo wstali chociażby załatwić potrzeby fizjologiczne. Co to znaczy nie móc wstać ze swego miejsca? I to oczywiście semityzm, to jest zwrot hebrajski, który widzimy zarówno i w Starym, i w Nowym Testamencie, że kiedy ktoś wstaje ze swego miejsca, to rusza do wypełnienia pewnego zadania. Wstać, być gotowym do wymarszu, to jest być gotowym do wypełnienia swego zadania. Tak przy okazji, to dlatego stoimy słuchając Ewangelii, nie tylko z szacunku, że jest to słowo Ewangelii, słowo Chrystusa, że jest to słowo Pańskie, ale słuchając Ewangelii wstajemy, bo jesteśmy gotowi, by tą Ewangelię pójść wypełniać. W znaczeniu semickim, w znaczeniu hebrajskim, wstać ze swego miejsca oznacza być gotowym do wypełnienia swego powołania, do wypełnienia zadania, które Pan Bóg mi daje. I teraz zobaczcie, kiedy człowiek jest w ciemności, to nie tylko nie widzi innych ludzi, nie jest w stanie rozpoznać swego zadania. Jeżeli jesteś w ciemnościach grzechu, to nie wiesz i nie jesteś w stanie rozpoznać, czego Bóg od ciebie chce. Nie jesteś w stanie rozpoznać swego zadania. Nie jesteś w stanie, jak je wypełniać, skoro nie jesteś w stanie go rozpoznać. To jest drugie nieszczęście. Bo człowiek czuje, że życie przecieka między palcami, a może nawet zostanie uwiedziony przez kłamstwo złego ducha, że to życie jest bez sensu, skoro co mam tylko, nie wiem, jeść, spać, pracować, żeby potem wypocząć, potem i co tak, potem do piachu, no bo po co jestem tutaj na ziemi? To szatan przychodzi właśnie. Najpierw wprowadza w ciemność, a potem w tej ciemności mówi: zobacz, no co tu masz robić? Nie masz nic ważnego do roboty. A więc może nawet lepiej od razu, nie? Albo się powiesić, albo kulkę w łeb. To jest jeden z takich sposobów wpędzenia w myśli samobójcze, że nie masz tu żadnego zadania, jesteś tu niepotrzebny, jesteś tu nieważny. Kiedy człowiek jest w ciemności, nie jest w stanie rozpoznać, czyli nie jest w stanie wstać ze swego miejsca i czuje się właśnie niepotrzebny, nieszczęśliwy. Pan tego nie chce. Pan tego nie chce. Tu chciałbym zostawić już te ciemności egipskie, ale chciałbym, byśmy jeszcze jeden fragment nam pomógł zobaczyć skutki ciemności. To jest fragment z Księgi Apokalipsy, z 16 rozdziału. Tam w Księdze Apokalipsy, w 16 rozdziale, mowa jest o 7 plagach, które aniołowie przynoszą z woli Bożej. I piąta plaga to jest właśnie plaga ciemności. Posłuchajmy, Apokalipsa, 16 rozdział, wersety 10-11. A piąty wylał swą czaszę na tron bestii i w jej królestwie nastały ciemności, a ludzie z bólu gryźli języki i Bogu nieba bluźnili za bóle swoje i wrzody, ale od czynów swoich się nie odwrócili. Tu mamy te bóle i wrzody, które są skutkiem poprzednich wylanych czasz, czyli poprzednich plag. Ale zobaczcie, mamy ten symbol ciemności. Kiedy przychodzi ta piąta czasza wylana przez anioła na tron bestii, mamy w jej królestwie nastały ciemności. Ciemności to jest królestwo bestii. Ciemności to jest królestwo szatana. I co się dzieje, kiedy człowiek żyje w tych ciemnościach i żyje w królestwie bestii? Zaczyna bluźnić Bogu. Nie tylko doświadcza bólu tak silnego, że jest w stanie gryźć swój język, ale ludzie Bogu nieba bluźnili za swoje bóle. Człowiek, który doświadcza bólu, bólu przyniesionego przez grzech i bólu przyniesionego przez szatana, człowiek, który doświadcza bólu, a jest w ciemności, zaczyna bluźnić Bogu, mówiąc: czemu mnie to spotkało? No tu w ogóle cały oddzielny temat, ale jeśli chodzi o nierozumienie Bożych dróg i Bożych planów i obarczanie Boga winą za wypadki, za choroby, za nieszczęścia. Nawet katolicy, pobożni chrześcijanie też mówią, że taki był Boży plan dla twojego życia. Często guzik, prawda, nie? Natomiast to też jest bluźnierstwo przeciwko Bogu. Jeżeli Bogu się przypisuje coś, czego Bóg nie chciał. Czego Bóg nie chciał. I zobaczcie, ten werset 11 jest taki bardzo wymowny, jakby trzeci, jeszcze jeden skutek ciemności. Ludzie Bogu nieba bluźnili za swoje bóle i wrzody i co najgorsze, ale od czynów swoich się nie odwrócili. To jest przedziwny paradoks. Człowiek wybiera grzech, ten grzech sprowadza na niego ciemność, potem na skutek tego grzechu doświadcza bólu, tych wrzodów i bólów i potem jeszcze bluźni Bogu, ale się od czynów swoich nie odwróci. Dramat. Dramat, a jednocześnie zwycięstwo złego ducha. Przepiękna zapowiedź, czy
Jest wiele zapowiedzi w Biblii tego, jak Bóg chce ciemności pokonać, ale chciałbym tu jedną przytoczyć. 9 rozdział proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Przytaczam to zdanie, bo ktoś dociekliwy mógłby powiedzieć, no tak, ale tam w tym Egipcie to ta ciemność była tylko w domach Egipcjan. Izraelici mieli w domach światło. Tak, bo to była plaga, której doświadczali Egipcjanie. Ja to cytuję, te plagi egipskie, po to, żebyśmy mieli pewien symbol. Natomiast zobaczcie, co mówi Bóg przez Izajasza. Izajasz jeszcze raz, 9 rozdział, werset 1. Naród kroczący w ciemnościach. Tu jest mowa o Izraelu. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Tak Bóg mówi o Izraelu i tak Bóg mówi o mnie, o tobie, o każdym z nas. My jesteśmy tymi, którzy kroczymy w ciemnościach. My jesteśmy mieszkańcami kraju mroków. I oto dla mnie, będącego w ciemności, przychodzi wielkie światło. Wielka światłość. I to wypełnienie jest w Jezusie Chrystusie. Jezus, zapisał to święty Jan w swojej Ewangelii, Ewangelia Jana, rozdział 8, werset 12. Jezus przemówił do nich tymi słowami. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Jezus wprost mówi, ja jestem światłością świata. A jeżeli będziesz za mną szedł, nie będziesz chodził w ciemności. I w sposób no, taki przepiękny Jan buduje swoją Ewangelię, gdzie w rozdziale 8 Jan notuje te słowa Jezusa, a cały rozdział 9 poświęca na opis historii o uzdrowieniu niewidomego od urodzenia. Ja was chcę bardzo gorąco zachęcić, przeczytaj tę historię, nie tylko wysłuchaj tego dzisiejszego odcinka, ale przeczytaj cały ten 9 rozdział. Jak dasz radę, nawet przeczytaj go na głos, tak żeby to każde zdanie w ciebie zapadło, bo cała ta historia, dla mnie tam każde zdanie po prostu jest bardzo poruszające i z każdego zdania, krok po kroku, tam płynie tyle głębi, tyle treści. No i jak zwykle, no, muszę tutaj się skrócić w całej tej historii, żeby wyłowić to, co najważniejsze. Zobaczcie, przyjrzyjmy się tak pokrótce właśnie tej historii z tym niewidomym. Niewidomym od urodzenia, czyli choroba, która nie nastała taka, że kiedyś widział, potem widział słabiej i przestał widzieć. Od dziecka. Niewidomy od urodzenia. Kiedy Jezus go uzdrawia, czytamy opis tego uzdrowienia w wersecie 6 i 7. Jezus splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego, idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy, posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. Tutaj w ogóle przepiękna symbolika błota i tej śliny Pana Jezusa, ale chcę jakby zwrócić waszą uwagę na te jakby odniesienie do tych dwóch skutków ciemności, jakie mieliśmy tam w Księdze Wyjścia. Po pierwsze, jeden drugiego nie widział, a po drugie, nikt nie mógł wstać ze swego miejsca, czyli nie mógł wypełniać swego powołania. I mamy tutaj jakby odpowiedź, odwrócenie sytuacji. Wrócił widząc, po prostu wrócił widząc. Widział już nie tylko otaczającego świat, widział też ludzi, widział swoich bliźnich, widział drugiego człowieka, widział przeszkody, widział wszystko jasno i wyraźnie. A druga rzecz, sadzawka Siloam. Przecież Jezus mógł go uzdrowić w tym momencie, nie musiał go do żadnej sadzawki wysyłać. Ale mówi, idź tam, zanurz się w tej sadzawce. Dlaczego? Bo ta sadzawka nazywa się posłany. I będziesz od tej pory pamiętał, że ty, który zostałeś zanurzony w wodach chrztu i ty, który zostałeś obmyty wodą miłosierdzia Pana, ty, który zostałeś napełniony wodą życia Ducha Świętego, jesteś posłany. I Pan mówi, ja daję ci moc, abyś wstał ze swego miejsca, rozpoznał swoje zadanie i je wypełniał. Jesteś dla mnie cenny, bo kocham cię, jesteś dla mnie cenna, jednocześnie mam dla ciebie piękne zadanie i będziesz szczęśliwy, kiedy to zadanie będziesz wypełniał. Jesteś posłany. Jesteś przeze mnie posłany. Dwie rzeczy, które ma odkryć nowo ochrzczony człowiek, ale również te dwie, które masz odkryć ty, który jesteś już ochrzczony, który będzie swój chrzest odnawiał. Po pierwsze, odkryj swego bliźniego, który jest z tobą. Zacznij go widzieć, kochać. A po drugie, odkryj, że masz przed sobą posłanie, masz zadanie, masz swój dar, masz swój charyzmat. To również jest dla ciebie. Jesteś posłany. Odwrócenie tej sytuacji.
służba Jezusowi, a nie ciemnościom, nie bestii, nie sobie. Cały ten 9 rozdział to jest piękny opis procesu wzrastania w wierze. Ja zawsze bardzo się wzruszam, kiedy czytam ten rozdział, również właśnie dzisiaj, kiedy go czytałem. Jak atakują go wszyscy, atakują go sąsiedzi, odwracają się od niego rodzice, atakują go faryzeusze, a ten uzdrowiony człowiek coraz bardziej się umacnia, coraz bardziej wzrasta, żeby wyznać swoją wiarę. Zobaczcie, jak ten proces wygląda, tak prześledźmy kilka wersetów. Wersety 10 i 11, kiedy pytają go, atakują tego człowieka, jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział, człowiek zwany Jezusem. Uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie, idź do sadzawki Siloam, obmy się. Poszedłem więc, obmyłem się, przyjrzałem, rzekli do niego, gdzie on jest? On odrzekł, nie wiem. Zobaczcie, jak bardzo tak dyskretnie, człowiek zwany Jezusem, nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, nie znam go. Tak trochę jakby taka zapowiedź też tego, takie echo, jakby się Piotr zapierał na dziedzińcu arcykapłana. Nie znam tego człowieka, nie wiem, gdzie on jest. Człowiek zwany Jezusem. Nie może się ten uzdrowiony wyprzeć swego uzdrowienia, ale nie przyznaje się jeszcze w pełni do Jezusa. Potem, kiedy atakują go faryzeusze, werset 17. Co o nim myślisz w związku z tym, że otworzył ci oczy? Odpowiedział, to prorok. Tu już jest krok dalej. Prorok to jest ktoś namaszczony przez Boga. To już nie jest byle jaki człowiek. To jest człowiek, w którym działa Boża moc. I to się potwierdzi, to, że on dojrzał do tego wyznania, że Jezus jest posłany przez Boga. Widzimy to jeszcze w wersecie 32, 33, kiedy już tak mocno przyatakowany przez faryzeuszy, wyznaj, że ten człowiek jest grzesznikiem, bo w szabat to uczynił. Ten niewidomy w końcu, uzdrowiony niewidomy, już tak się irytuje i tak jakby w nim to wszystko narasta, że mówi do nich, od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic czynić. Więc to jest jakby drugi krok, drugi etap. Kiedy on mówi o Jezusie, to prorok, człowiek od Boga. Ale to jeszcze nie jest ten poziom wiary, którego oczekuje od Niego Jezus i od każdego z nas Jezus. Dopiero drugie spotkanie z Jezusem, kiedy tego człowieka spotykają prześladowania, bo wyrzucają go precz. W wersecie 35 i następnych, piękny dialog. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz i spotkawszy go, rzekł do Niego, czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego? Czy Ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział, a któż to jest, Panie, bym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego Jezus, jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon. Tu jest ten moment finałowy. To jest ten moment, do którego Jezus prowadzi mnie i Ciebie. Nie tylko przyjąć łaskę, przyjąć uzdrowienie, nie tylko przyjąć jakąś drogę, ale wyznać w Jezusie jedynego Zbawiciela, jedynego Pana, jedynego Mesjasza, jedynego Króla i Boga. Wierzę, Panie, i oddam Mu pokłon. W tym sensie drugie skrutinium to jest krok dalej. To już nie chodzi tylko o poznanie prawdy o swym grzechu. To chodzi o poznanie Jezusa, który jest światłością świata i takie pójście za Jezusem, gdzie nie będzie już miejsca na kłamstwo, na niedopowiedzenia, na niedawanie świadectwa, na jakieś złudzenia. Chodzi o takie pójście za Jezusem, że dzięki Jego Słowu będzie dokładnie widać, co jest dobre, a co złe, co jest prawdziwe, a co tylko jest pozorem prawdy. I chodzi o takie pójście za Jezusem, gdzie człowiek będzie mówił pełną prawdę, a nie tylko troszeczkę. To jest, chodzi o takie pójście za Jezusem, że będzie się wybierało wartości duchowe, widząc, jak przemijające są wartości ziemskie. Nowo ochrzczeni muszą wejść na taką drogę. Decyduje się wybrać taką drogę pójścia za Jezusem i ja, który chcę odnowić swój chrzest w Wielką Sobotę, również chcę taką drogą pójść. W czasie modlitwy, którą za chwileczkę chciałbym nad wszystkimi wami odmówić, którzy słuchacie tych słów, w czasie modlitwy i egzorcyzmu, która jest wypowiadana w czasie drugiego skrutinium, właśnie o to się modli kapłan. Uwolni Twoich wybranych od zaślepiających ich złudzeń. To jest jakby pierwsza, najważniejsza prośba. A po drugie, spraw, Panie, aby utwierdzeni w prawdzie stali się dziećmi światłości. Czyli dopełnienie tego poznawania tej prawdy o grzechu.
ale koniec, uwolnienie od zaślepiających złudzeń, a jednocześnie utwierdzenie, aby być dziećmi światłości i stać się odważnym świadkiem wiary. Oto się modli Kościół w drugim skrutinium dla katechumenów. Myślę, że warto jest, żebyśmy również i my dzisiaj oto się dla każdego z nas pomodlili. Zanim się pomodlę, zadanie na ten tydzień. Po pierwsze, rozważ, a jeśli jesteś w grupie domowej, podziel się tym ze swoimi siostrami, braćmi, na jaką prawdę duchową Jezus otworzył ci oczy. W jakim aspekcie stałeś się uzdrowionym niewidomym? To znaczy, dzisiaj już widzisz, że kiedyś nie uznawałeś czegoś za zło, a teraz umiesz to rozpoznać. Na jaką prawdę duchową Jezus otworzył ci oczy i widzisz, co jest dobre, a co złe? Drugie zadanie, również do rozważenia i do podzielenia się. Czy odkrywasz, że jesteś posłany, by dawać świadectwo Jezusie? I czy znasz swoje zadanie? A po trzecie, proś o uwolnienie od wszelkich zaślepiających złudzeń. Pomódlmy się teraz. Ja chcę odmówić nad wami tę modlitwę, która w czasie drugiego skrutinium jest odmawiana nad katechumenami. Módlmy się. Najłaskawszy Ojcze, Ty sprawiłeś, że niewidomy od urodzenia uwierzył w Twojego Syna i przez tę wiarę wszedł do Królestwa Twojej światłości. Uwolnij Twoich wybranych od zaślepiających ich złudzeń. Spraw, aby utwierdzeni w prawdzie stali się dziećmi światłości i pozostali nimi na zawsze. Panie Jezu, światłości prawdziwa, mocą Ducha Prawdy, uwolnij wszystkich, którzy jęczą pod jarzmem Ojca Kłamstwa, a w tych przez Ciebie wybranych do przyjęcia sakramentów wzbudź dobrą wolę, aby korzystając z radości Twego światła, jak niewidomy, który niegdyś odzyskał jasność widzenia, okazali się silnymi i odważnymi świadkami wiary, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.